Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 64. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady radnych Rady Gminy, sołtysów, pana wójta, panią zastępcę wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, pana mecenasa, panią Bożenę Bartoszuk. Tutaj kierowników i dyrektorów jednostek oraz pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 14 wybranych radnych obecnych na sesji jest 13 radnych, co stanowi wymagalne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku dziennego. 3. Wystąpienie wójta gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady. 4. Informacja wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. 5. Informacja przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sarnaki za rok 2022. Punkt 8. Debata. 9. Podjęcie uchwał w sprawie. 1. Zmian w budżecie gminy na rok 2023. 2. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi łosickiemu w 2023 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą poprawa nawierzchni drogi powiatowej numer 2012W Chybów, Litewniki Stare, Walim, Nowa Kornica z drogą gminną 200514W w miejscowości Nowe Litewniki. 3. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi łosickiemu w 2023 roku na realizację zadania pod nazwą przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Litewnikach jednostki budżetowej powiatu łosickiego. 4. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Sarnaki. 5. Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Sarnakach. 6. Udzielenia wójtowi wotum zaufania. 7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sarnaki za 2022 rok. 8. Absolutorium dla wójta gminy Sarnaki za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. 9. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki za 2022 rok. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z 63. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad 64. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Czy tak do przygotowanego porządku sesji ktoś z Państwa pragnie wnieść uwagi lub propozycje? Nie słyszę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty. Punkt 3. Proszę pana wójta o zabranie głosu na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni Państwo. Na sesji w dniu 1 czerwca, przepraszam, na sesji w dniu 1 czerwca 2023 roku Rada Gminy w Sarnakach podjęła dwie uchwały. Ich realizacja przedstawi się następująca. Pierwsze w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2023-2031 zrealizowana z dniem podjęcia. Zmian w wieloletniej prognozie dokonano w związku ze zmianą limitu przedsięwzięć. Drugie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zrealizowana również z dniem podjęcia. Do budżetu gminy na 2023 rok wprowadzone zostały zmiany zgodnie z zapisami w tabelach numer 1, 1a, 2, 2a i 3 oraz załączniku numer 1. W okresie od ostatniej sesji w dniu 1 czerwca 2023 roku wydałem następujące zarządzenia. Z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków dodatek gazowy i korpus wsparcia seniorów na 2023 rok ustalono wysokość dochodów i wydatków dla wymienionych rachunków. Drugie, z dnia 2 czerwca bieżącego roku w sprawie
powierzenia zastępcy wójta gminy Saraki czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. Zastępca wójta został upoważniony do dokonywania czynności zastrzeżonych w postępowaniu dotyczącym zakupu autobusu szkolnego oraz budowy boiska tenisa ziemnego. Trzecie, z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej określono skład osobowy komisji oraz tryb i zasady jej pracy. Komisja w dniu 21 czerwca bieżącego roku przeprowadziła konkurs, który wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego w Sarnakach. Z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji konkursowej ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach. Powołano trzyosobową komisję konkursową. Z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach za 2022 rok zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe wymienionych instytucji kultury obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Szóste, z dnia 23 czerwca w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, stanowisko dyrektora przedszkola samorządnego w Sarnakach powierzone zostało kandydacji wyłonionej w drodze konkursu na czas do 3 sierpnia 2027 roku. Siódme, z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi przedszkola samorządowego w Sarnakach nowo powołanym dyrektorowi udzielono pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu. Tym dyrektorem została pani magister Katarzyna Taras, która tutaj dzisiaj jest obecna. Serdecznie w imieniu swojej przewodniczących i wszystkich radnych i mieszkańców gratuluję. Brawo. Dziękuję. Teraz proszę pana wójta o wystąpienie na temat pracy w okresie między sesjami. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, 1 czerwca 2023 roku byłem na otwarciu ośrodka doradztwa rolniczego w Mindudze. 18 czerwca 2023 roku miałem zaszczyt dokonać uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach. W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Tchórzewski oraz dyrektor Biura Wojewody pani Anna Kaszuba. 22 czerwca 2023 roku uczestniczyłem w posiedzeniu wszystkich komisji gminnych. 23 czerwca 2023 roku uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej imienia Bohaterów Akcji V2 i Przedszkolu Samorządowym w Sarnakach. Spotkałem się tego samego w Drohiczynie z biskupem seniorem Antonim Dydyczem. 26 czerwca 2023 roku wraz z panią skarbnik Dorotą Kordaczuk miałam przyjemność podpisać w Siercach umowy na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Borsokach oraz budowy boiska tenisa ziemnego. Dofinansowanie otrzymaliśmy dzięki wsparciu pani marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej oraz pani marszałek Elżbiety Lanc. 27 czerwca 2023 roku wraz z zastępcą wójta panią Emilią Borsiak uczestniczyłem w odbiorze drogi Choroszki Duże Serpelice. Odbiór drogi odbył się w obecności wicestarosty powiatu łosickiego pana Michała Ichalczuka oraz wiceprezesa zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych SA pana Piotra Choreglata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Punkt 5. Informacja przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. Od ostatniej sesji Rady, która odbyła się w dniu 1 czerwca 2023 roku, zajmowałam się następującymi sprawami. W dniach 5, 12, 19 oraz 26 czerwca byłam na dyżurze w Urzędzie Gminy. 1 czerwca 2023 roku byłam na otwarciu ośrodka doradztwa rolniczego w Winduce. 15 czerwca 2023 roku uczestniczyłam w obradach sesji absolutoryjnej Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko. 18 czerwca byłam na otwarciu Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach i 22 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy w Sarnakach. Punkt 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. Proszę panią skarbnik o przedstawienie informacji.
Środki pieniężne na głównym rachunku bankowym gminy wynoszą 2 491 007 zł. Środki pieniężne na lokatach wynoszą 5 586 815 zł. Wśród posiadanych środków około 2 600 000 zł są to środki nieprawomocne, wobec których toczą się postępowania sądowe. Zadłużenie gminy Sarnaki wynosi 6 085 000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Punkt 7. Przystępujemy do punktu rozpatrzenia raportu o stanie gminy Sarnaki za rok 2022. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni sołtysi, szanowni radni, szanowna kadro Urzędu Gminy Sarnaki, szanowni goście. Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym urzędzie. To kompendium wiedzy, jeśli chodzi o sytuację, jaka była w gminie Sarnaki w 2022 roku. Dokument ten został przygotowany na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych gminy, nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać w tym raporcie, drodzy państwo, fakty w czytelny sposób, tak aby państwo i czytelnik z zewnątrz mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o stanie gminy to swego rodzaju sprawozdanie z pracy sarnackiej, tak szeroko rozumianej administracji samorządowej. Zadania samorządu, jak państwo wiedzą, są bardzo szerokie, od edukacji, przez inwestycje, kulturę, po sport, rekreację, pomoc społeczną, a suma wszystkich tych działań, które podejmujemy wspólnie z państwem, bo z mieszkańcami, z sołtysami, z radnymi i z wspaniałą kadrą Urzędu Gminy w Sarnakach, składa się na jakość życia naszych mieszkańców. Ja nie będę tutaj przytaczał tych tabelek i różnych takich rzeczy związanych z tym raportem, bo ten raport ma, jak dobrze pamiętam, 85 albo 6 stron. Chciałbym tylko, przygotowałem taką prezentację, bo najczęściej nasi mieszkańcy pytają o inwestycje i o takie twarde dane, które są związane z naszą gminą. Chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że największym zagrożeniem dla naszej gminy to jest demografia. Demografia, która ciągle nam spada. Na 31 grudnia 2022 roku mieliśmy 4489 mieszkańców, z tego 4420 na pobyt stały i tych 40 parę osób na pobyt czasowy. I urodziło się tylko 32 dzieci, a niestety zmarło naszych kochanych aż 98 naszych mieszkańców, 98 osób. I tu jest największy problem. Ten problem nie dotyczy gminy Sarnaki. Dlatego chciałem o tym powiedzieć. Ale mamy też bardzo dużo wspaniałych wiadomości, o których, panie Arturze, poproszę o następny slajd. Wydaje mi się, że dużo udało nam się zrealizować. Budżet gminy, ten kalendarzowy, wykonanie wyniosło 29 milionów złotych z jakąś tam końcówką, a z tego chciałem państwu powiedzieć, jak odejmiemy jeszcze, bo do maja płaciliśmy 500+, bo już teraz nie płacimy, ZUS przejął nasze kompetencje w zakresie tego dodatku i odejmijmy ponad 3 300 tysięcy na dodatek osłonowy, mówię tutaj ten dodatek na węgiel czy na drzewo, to ta suma, którą tutaj państwo widzicie na slajdach, jest imponująca, bo wartość wykonywanych inwestycji i wartość tych wzrosła kilkukrotnie. Tak jak mówiłem, ten budżet wyniósł 29 milionów. Część inwestycji jest powiązana z rokiem 2023, bo zaczęliśmy w 2022, a skończyliśmy w 2023 lub skończymy. Ja tylko powiem, że licząc te wszystkie inwestycje, to w tym roku za 2-3 miesiące
okaże się, że w ciągu tych kilku lat wykonaliśmy wspólnie ponad 22 km dróg gminnych i powiatowych. Więc jest to imponująca ta... Nie będę tego porównywał, ale na pewno ten przyrost był olbrzymi. Ja poprosiłbym o następny slajd, o zakończonych... To, co Państwo wiecie, zaczęliśmy w tamtym roku, skończyliśmy 18 czerwca. To nasza duma. Wierzę w to, że wielu mieszkańcom naszej gminy się to podoba. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach po gruntownej przebudowie. Wartość inwestycji 3 476 tysięcy, z tego 3 150 000 dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Poproszę następny slajd. No, też rozpoczęliśmy i zakończyliśmy pierwszy etap kanalizacji w Hołowczycach. Po iluś podejściach udało się skanalizować pierwszą część miejscowości Nowe Hołowczyce. Z tego też się cieszymy, tak jak Państwo widzicie, wartość inwestycji prawie 4 miliony złotych. Z tego 2 miliony z środków tak zwanych RPO, czyli unijnych. 1 200 000 subwencja rządowa, a resztę dołączyliśmy z budżetu gminy, więc było to łączone finansowanie. Poproszę następny. To jest przebudowa drogi numer 2514 w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej Choroszki Duże Serpelice. Właśnie wczoraj był wtorek, ostatni, trzeci odcinek, żeśmy tej drogi odebrali. Wcześniej odebraliśmy drogę w Litewnikach. Tu też już nie będę wymieniał tych programów. Z jednej strony robiliśmy z tak zwanego Polski Ład PGR od strony Choroszek, a z drugiej strony zrobiliśmy tą drogę od marszałka województwa mazowieckiego razem plus dokładka, bo my przyjęliśmy tą drogę na czas wykonania zadania, plus dofinansowanie tej reszty po 50% gmina i powiat. Razem wartość tej inwestycji wyniosła 4 805 000 012. To mówię o tych dwóch drogach, bo jeszcze była droga w Litewnikach, tak jak podkreślałem. I to, co dzisiaj będzie głosowane, to też jeszcze doleliśmy ten do środowiskowego domu samopomocy ten kawałek, żeby tam te skrzyżowanie bardzo poprawić, bo one były niebezpieczne. Poproszę następny slajd. Otworzyliśmy też długo oczekiwaną świetlicę wiejską w Bindudze, Centrum Doradztwa Rolniczego. Też niedawno to nastąpiło. Inwestycja ta wyniosła prawie 600 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie 285 tysięcy. To jest z budżetu marszałka województwa mazowieckiego. Poproszę. To jeden ze slajdów zrobiłem. Cały czas wspieramy naszych kochanych strażaków. Nie będę tych różnych inwestycji wymieniał, bo ich jest bardzo dużo, począwszy od ubrania, powozy strażackie i tak dalej. Więc naprawdę tutaj tych dofinansowań było dużo i jest dużo. Ale cieszę się bardzo, że my i goście nasze czują się bezpieczniej. A to są jeszcze inwestycje, nie będę już ich wymieniał wszystkich po kolei, które są w trakcie realizacji. W trakcie realizacji mamy dwa slajdy. W sumie na bodajże 3 miliony 220 tysięcy złotych. Ja poproszę jeszcze o drugi slajd. Część została zakończona, część jest w trakcie realizacji. To jest jeszcze z 22 roku, to są inwestycje te drobniejsze. Część inwestycji zrobiliśmy ze stowarzyszeniami, bo dbamy o to i Państwo wiedzą, że po raz pierwszy zaprosiliśmy stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich i pomagaliśmy wypełniać te dokumenty. To się stało właśnie w 22 roku i kontynuujemy to zadanie i dzięki stowarzyszeniu zrobili ścieżkę rowerową wspólnie ze Stowarzyszeniem Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem, budowa placu zabaw, usuwanie azbestu jak co roku, cyfrowa gmina
I na czym ja się bardzo cieszę, ta nauka pływania, którą teraz kontynuujemy, żeby nasze dzieci nauczyły się pływać. I wiele innych. Co jeszcze robiliśmy? No robiliśmy cały czas te dwa nasze markowe festiwale. Jeden nadbużański festiwal teatrów dla dzieci Gaducha, który w tym roku też w imieniu pani dyrektor i swoim serdecznie zapraszam. Jak dobrze pamiętam, odbędzie się w tym roku 5-7 sierpnia. I następny festiwal, który był, to też koncert w ramach festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w naszych dwóch świątyniach, koncerty klasyczne w gminie Sarnaki. Jeden koncert odbył się w Serpelicach nad Bugiem, drugi w naszym pięknym kościele w Sarnakach i w tym roku też te koncerty się odbędą 20 sierpnia albo 21 w niedzielę po mszy w Serpelicach nad Bugiem, a 9 września o 18 w kościele parafialnym w Sarnakach. I na nie też serdecznie zapraszam. Ja tylko powiem, że my do tej kultury praktycznie nic żeśmy nie dokładali. To są wszystko pozyskane środki z zewnątrz i fundusze te gminne poszły na inne cele. Z tego się bardzo cieszę. To było dofinansowanie na Gaduchę, to Narodowe Centrum Kultury i Marszałek Województwa Mazowieckiego, a na koncerty klasyczne Marszałek Województwa Mazowieckiego. W tamtym roku też odbyła się taka, bardzo mi się podobała taka inicjatywa z tamtej strony Buga Panna do mnie mruga w wielu miejscowościach. To było wydarzenie w wielu miejscowościach, no przyniosło, śpiewaliśmy te takie kolędy też związane, nawet nie wiedziałam, że tyle jest wspaniałych piosenek związanych z naszym rejonem. Śpiewaliśmy w tych miejscowościach w wielu, no biesiadowaliśmy po prostu, bardzo się cieszę, bo gmina Sarnaki uważam, że po części też obecnie kulturą żyje. Też była połączone z dożynkami gminno-parafialnymi. Gmina Sarnaki się bawi. Już nie będę tutaj przypominał wszystkiego. Też mieliśmy dofinansowanie z zewnątrz. I jeszcze bym pokazał taki slajd króciutki, dwuetapowy. Pan przełączy, panie Arturze, inwestycje w trakcie. To jest przebudowa drogi powiatowej Kuski-Serpelice-Borsuki. Wspólnie z powiatem prawie 10 km drogi, wartość inwestycji 27 760. Suma dofinansowań, jak dobrze chyba pamiętam, to jest 24 miliony 226, więc dokładamy tylko 3 miliony. Ta droga każdego dnia coraz bardziej wygląda jak droga i ja wierzę, że mimo tego, że umowy są z tym samym wykonawcą podpisane, ale wierzę, że my, bo jedna umowa jest na wykonanie w tym roku, druga do bodajże kwietnia następnego roku lub maja, ale z tego, co się orientuję, bo dzisiaj też była kolejna rada budowy, że ta droga z pasem pieszo-rowerowym zostanie zakończona w tym roku. I myślę, że tak będzie, bo prace idą zgodnie z harmonogramem i cieszę się, że ta współpraca z powiatem osickim, z radnymi tak się odbywa, że te pieniądze zostały przesunięte też w kierunku naszej urokliwej gminy nadbużańskiej. Następną inwestycją, która też będzie wykonana w tym roku, my żeśmy wykonali projekt, została złożona do Funduszu Rozwoju Dróg Rządowych, to jest właśnie inwestycja powiatu. To jest droga, która zostanie do 30 września między Zaburzem a Chołowczycami wykonana. Tam jest teraz znaczenie te geodezyjne, bo wiadomo, że przedtem były wyczyszczone i jak dobrze pamiętam, to wykonawca ma tą drogę wykonać do 30 października. Następną rzeczą, którą teraz realizujemy w ramach środków unijnych, to jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Sarnaki. Jak Państwo może widzieliście, w Sarnakach zmienia się wystrój elewacji, powstaje fotowoltaika i wymieniamy piece w środku okna i tak dalej. I to było, i dodatkowo jeszcze zmieniamy wygląd dawnej szkoły w Chołowczycach, obecnie dziennego domu seniora plus, bo to była łączona inwestycja, 3 miliony złotych, około 3 milionów złotych, z tego dofinansowanie
wynosiło 2 200 000, ale po przetargu te cyfry się troszeczkę... To są środki unijne, to są środki unijne. Taką małą inwestycję na dniach zostanie zakończona modernizacja biblioteki lub świetlicy wiejskiej w Serpelicach. 110 tysięcy, dofinansowanie 70 tysięcy. Trochę żeśmy poprawili w środku, trochę na zewnątrz. Następną rzeczą, którą robimy, to są po raz kolejny gmina Sernaka pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tym razem na rok 2023. Dzięki temu część osób też poza dziećmi naszymi i maluchami korzysta i może dojechać do lekarza, czy do Łosic, czy do, w innym kierunku, a też sporo zaoszczędzamy na tym, że musimy dużo mniej dopłacać do tych przewozów, bo to spoczywa na gminie. Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach. W tym roku wierzę, że ta elewacja się całkowicie zmieni na nowo. Pozyskaliśmy kolejne środki, bo już kilka razy żeśmy na tą inwestycję pozyskiwali środki, czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy od Marszałka Województwa. Teraz po raz kolejny dostaliśmy 178 200 zł w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. I to są pozostałe inwestycje w trakcie realizacji. W trakcie realizacji, czy mam je czytać po kolei? Slajd będzie zamieszczony na stronie gminy. To jest wartość inwestycji na 3 220 000. 522 zł. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że plan inwestycyjny, budżet jest wprowadzony ponad 43 miliony. To jest, jakby dodać jeszcze te pieniążki, które jeszcze nie wszystko zostało wprowadzone do budżetu, to w tym roku myślę, że ten plan inwestycyjny będzie bliżej 50, a może więcej milionów wynosił, więc z czego bardzo się cieszymy. I ja mam taką rozpiskę, jak tutaj to rosło od 18 roku do 23, więc tak jak mówiłem, już nie będę tych danych przytaczał, ale tak to wygląda, że kilkaset procent inwestycji żeśmy zwiększyli na tych pozyskanych pieniędzy i robimy tych inwestycji bardzo dużo. I gmina Sarnaki, mamy się czym pochwalić, jest jedną z przodujących gmin, jeśli chodzi o pozyskanie środków i rządowych, i unijnych, i od marszałka, i od rządu, jeśli chodzi o gminy wiejskie do 5 tysięcy. I ja jestem z tego dumny, bo to jest zasługa tych wszystkich, którzy pracowali na ten sukces, bo ja tak uważam, że to jest sukces. Także chciałem do 31 grudnia 2022 roku spłaciliśmy z odsetkami prawie 3 miliony kredytów i pożyczek i na 31 grudnia nasze zadłużenie wynosiło 5 milionów 690 tysięcy z groszami, napisałem tutaj około 5 milionów 700. No to tyle woli prezentacji. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania odnośnie raportu o stanie gminy, to serdecznie zapraszam do dyskusji, ale tu już Pani Przewodnicząca dalszą część poprowadzi. Wiem, że nikt się chyba do debaty nie zgłosił, tak? Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana wójta? Nie słyszę. Punkt 8. Debata nad raportem o stanie gminy Sarnaki za rok 2022. Do debaty nikt się nie zgłosił, więc proszę panią skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sarnaki za rok 2022. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu minionego roku zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. Uzyskało pozytywną opinię. Treść opinii została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sarnaki w zakładce Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Można sobie tam wejść i treść tej opinii przeczytać. Samo sprawozdanie z wykonania budżetu jest również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu.
Zachęcam do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Jest to obszerny dokument zawierający ponad 60 stron, który zawiera dane i ogólne, i szczegółowe dotyczące budżetu roku 2022, a przedstawię Państwu takie dane takie ogólne, podstawowe. Budżet gminy Sarnaki na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Sarnaki w dniu 30 grudnia 2021 roku. W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Sarnaki oraz zarządzeniami wójta gminy Sarnaki w ramach udzielonych upoważnień. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 174 641 zł 1 grosz. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 32 538 426 zł 33 grosze. Wykonane dochody bieżące wynosiły 30 285 771 zł 52 grosze, a wykonane dochody majątkowe 2 252 654 zł 81 groszy. Największy udział w dochodach zrealizowanych stanowią subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody podatkowe. Plan wydatków został wykonany w kwocie 29 363 785 zł 32 grosze. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 25 778 862 zł 37 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 3 584 922 zł 95 groszy. Największe wykonanie wśród wydatków dokonano w działach oświata i wykonanie ponad 7 700 000 zł, pomoc społeczna i rodzina około 9,5 miliona zł, administracja publiczna ponad 3,5 miliona zł, rolnictwo i łowiectwo, w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ponad 3 200 000 zł oraz transport i łączność, w tym drogi około 1 milion zł. Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 7 212 127 zł 86 groszy i pochodziły z następujących tytułów: zaciągniętej pożyczki w kwocie 331 412 zł, wolnych środków w kwocie 5 960 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych z ustaw szczególnych w wysokości 116 467 złotych 65 groszy, nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 804 248 złotych 21 groszy. Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 600 000 zł, z tego 50 000 spłaty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 550 000 spłaty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Dokonano spłaty odsetek od zadłużenia w kwocie 329 094 zł 85 groszy. Zadłużenie gminy Sarnaki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 5 691 412 zł. Oprócz jednostek budżetowych gmina posiada samorządowe instytucje kultury, takie jak Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach w 2022 roku w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy poniósł wydatki w wysokości 237 991 złotych 17 groszy, a Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach w 2022 roku w ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy wydatkowała 293 400 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik?
Nie słyszę. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie przedstawienia wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sarnaki za 2022 rok oraz o informację w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej tego wniosku. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2023 roku po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Sarnaki z wykonania budżetu Sarnaki gminy Sarnaki za rok 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok, informacji o stanie mienia gminy Sarnaki oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą sprawozdania wójta gminy Sarnaki z wykonania budżetu gminy Sarnaki za 2022 rok. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Sarnaki za 2022 rok. Jednocześnie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sarnaki za rok 2022 roku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy Sarnaki o udzielenie wójtowi gminy Sarnaki absolutorium za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Nie słyszę. Dziękuję. Punkt 9. Przystępujemy do podjęcia uchwał w sprawie 1. Zmian w budżecie gminy na rok 2023. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 111 309,01 zł do łącznej kwoty 36 828 722,43 zł 43 grosze, w tym bieżące 23 864 195,79 zł 79 mayątkowe 12 964 526,64 zł 64 grosze zgodnie z tabelą numer 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą numer 1a. Ustęp 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 111 309,01 grosz do łącznej kwoty 43 370 012,69 groszy, w tym bieżące 23 092 901,65 groszy, mayątkowe 20 277 111,04 grosze zgodnie z tabelą numer 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą numer 2a. Ustęp 5. Zmienia się wydatki majątkowe w 2023 roku zgodnie z tabelą numer 3. Ustęp 6. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i minnego przyjęcia uchwały.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt drugi. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej numer 2012W Chybów, Litewniki, Stare, Walim, Nowa Kornica z drogą gminną 2514W w miejscowości Nowe Litewniki. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej numer 2012W Chybów, Litewniki Stare, Walim, Nowa Kornica z drogą gminną 2514W w miejscowości Nowe Litewniki. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej numer 2012W Chybów, Litewniki Stare, Walim, Nowa Kornica z drogą gminną 2514W w miejscowości Nowe Litewniki. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2023 rok w wysokości do 30 tysięcy złotych. Ustęp drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Sarnaki a powiatem łosickim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani sekretarz? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt trzeci. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na realizację zadania pod nazwą przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Litewnikach jednostki budżetowej powiatu Łosickiego. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na realizację zadania pod nazwą przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Litewnikach jednostki budżetowej powiatu Łosickiego. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2023 roku w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Litewnikach jednostki budżetowej powiatu Łosickiego. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2023 rok w wysokości 10 tysięcy złotych. Ustęp drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej
pomiędzy gminą Sarnaki a powiatem Łosickim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt czwarty. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Sarnaki. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Sarnaki. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Sarnaki, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 983 o powierzchni 005 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/0001-5435/3 położonej w miejscowości Sarnaki. Z działki o numerze ewidencyjnym 985 o powierzchni 0,11 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, 8 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/0000-1215/4 położonej w miejscowości Sarnaki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt piąty. Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Sarnakach. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Sarnakach. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Ustęp 1. Skład osobowy zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a podmiotami, o których mowa w artykule 9a ustęp 3, 3a i 5 ustawy. Ustęp 2. W celu zapewnienia kuratorom sądowym uczestnictwa w pracach zespołu interdyscyplinarnego wójt zwraca się do prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach o wyznaczenie kuratora do uczestnictwa w zespole. Ustęp 3. Członków zespołu powołuje się w drodze zarządzenia wójta gminy Sarnaki, podając jego imienny skład. Ustęp 4. Członkowie zespołu powoływani są na czas nieokreślony. Paragraf 2. Ustęp 1. Odwołanie członka zespołu może nastąpić w następujących przypadkach. Na jego umotywowany wniosek, na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem, na umotywowany wniosek przewodniczącego zespołu, ustania zatrudnienia członka zespołu w podmiocie, który typował go do pracy w zespole, lub ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do pracy w zespole. Ustęp 2. Po odwołaniu członka zespołu wójt gminy Sarnaki zwraca się do właściwego podmiotu o wskazanie nowego przedstawiciela na członka zespołu.
Ustęp trzeci. Odwołanie członka zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka zespołu, przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia wójta. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 45/234/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 6. Udzielenie wójtowi wotum zaufania. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Sarnaki wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Sarnakach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Sarnaki za 2022 rok Rada Gminy w Sarnakach postanawia udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy w Sarnakach. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 28a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Proszę o ciszę. Wójt gminy Sarnaki przedstawił dnia 31 maja 2023 roku Radzie Gminy Sarnaki raport o stanie gminy. W przeprowadzeniu debaty nad tym raportem Rada Gminy w Sarnakach, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Sarnaki. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały w pełni jest uzasadnione. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 12 głosami za, 1 przeciwny, nie było wstrzymujących. 7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sarnaki za 2022 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022. Podstawa prawna. Rada Gminy w Sarnakach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sarnaki za rok 2022. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały.
stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów przeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 8. Udzielenia absolutorium dla wójta gminy Sarnaki za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sarnaki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Gminy postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem finansowym gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022, informację o stanie mienia gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla wójta gminy, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez wójta sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium wójtowi gminy Sarnaki za 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sarnaki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Zgodnie z przepisem artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy w Sarnakach jako organ stanowiący zobligowana jest do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022, rocznym sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Sarnaki sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się w dniu 15 czerwca 2023 roku ze sprawozdaniem wójta gminy Sarnaki z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w uchwale z dnia 24 kwietnia 2023 roku, z rocznym sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia gminy stwierdziła, że budżet w ciągu roku realizowany był prawidłowo. Pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sarnaki za 2022 rok wyraziła też Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale z dnia 19 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sarnaki. Czy są jakieś pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Gratulujemy wójtowi uzyskania absolutorium. Ja chciałbym podziękować, to dla mnie wyjątkowa chwila, bardzo przyjemna, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wy, drodzy państwo, bo dzisiaj świętuję wójt razem z wami wszystkimi, bo na ten wynik 13-0 po prostu wszyscy ciężko pracowali. I to jest też dla mnie znak taki, że to, co się zrobiło na rzecz naszych mieszkańców wspólnie z wami, to opłaca się ciężko pracować, żeby nasi mieszkańcy mieli lepiej. Z racji tego, że w tej kadencji prawdopodobnie jest to ostatnia sesja absolutoryjna, chciałbym w pierwszej kolejności podziękować pani Justynie Filipiuk i wszystkim radnych i za chwileczkę
wręczę ten symboliczny bukiecik pani Justynie i dziękuję za to, Justyna, że i wy, drodzy radni, za to, że daliście mi odrobinę luzu w tym sensie, żebym podejmował strategiczne decyzje i za to, że żeście mi pomagali i mówili o różnych błędach, innych rzeczach, bo to jest ważne, żeby przyjmować też krytykę. Cieszę się, że na swojej drodze, Justyna, spotkałem ciebie, bo uważam, że wspólnie z tą wspaniałą radą gminy Sarnaki jesteś bardzo zaangażowana w sprawy i te ludzkie, i sprawy inwestycyjne. Dlatego dziękuję ci bardzo. Też chciałbym, drodzy sołtysi, wam serdecznie podziękować, bo bez was po prostu sołtyski, sołtysi, czy jak inaczej, bez was nie byłoby tych wspaniałych inwestycji i też wy w swoich tych małych ojczyznach bardzo pomagacie nam w tym, żeby rozwiązywać problemy, czy piszecie na Messengera, czy przychodzicie, czy dzwonicie, czy pytacie się tutaj na radzie. Dlatego bardzo, bardzo ciepło i gorąco dziękuję, że podjęliście się tej misji i to, że działacie, żeby naszym mieszkańcom i gościom żyło się lepiej. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Dziękuję też strażakom, kołom gospodyń wiejskim, wszystkim organizacjom pozarządowym, którzy tak pięknie upiększają naszą gminę przez te festiwale różnego rodzaju, czy fundacje, czy inne różnego rodzaju inwestycje, że się tak spotykacie i też się cieszymy, że możemy wam czasami pomóc w wypełnieniu tego wniosku i wiadomo, że strażacy to bardziej mienie i życie nasze ratują. Panie z kół gospodyń wiejskich o moją linię to za bardzo dbają i nie tylko, i naszych mieszkańców, dlatego bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też parafiom w Sarnakach, w Choroszkach Dużych i w Serpelicach za współpracę, bo gmina to też parafia, to zawsze podkreślam. I dziękuję też za wspaniałą współpracę z powiatem łosickim, bo dużo tych inwestycji teraz realizowanych jest wspólnie z powiatem łosickim. Dla kierowników jednostek organizacyjnych, dla pani dyrektor Magdaleny Rudnik dziękuję za współpracę na tej kanwie kulturalnej, za te pomysły z festiwalami, za to, że też pilnowała, jakby żeśmy budowali ten GOK. Dziękuję też pani Wioletce Zawadce za pomoc i w tych imprezach kulturalnych i w tym narodowym czytaniu i wspieraniu tego czytelnictwa. Dziękuję pani Agnieszce Bartoszuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za empatię, za otwarte serce, za to, że bo ona taką inną troszkę rolę trudną ma, za to, że stara się każdemu podnieść, pomóc, przepraszam, i go podnieść też, bo wiadomo, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocy. Dziękuję pani Bożenie Bartoszu, która od wielu lat też w tej trudnej materii wspomaga naszych mieszkańców. Dziękuję też dla kierownika, pana Sylwestra Sienickiego, który no to jest nasza duma, ten środowiskowy dom samopomocy, który tak ładnie działa. Udało nam się rozbudować, teraz mamy porozumienie na centrum opiekuńczo-mieszkalne z wszystkimi gminami, z powiatem. Na końcu chciałbym podziękować dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sarnakach. W pierwszej kolejności swoje słowa kieruję do tego największego doświadczenia na kierowniczym stanowisku, do pani Małgorzaty Wawryniuk. Chciałbym jej podziękować za te dobre rady, doświadczenie i za to, że tak dużo lat chce jej się pracować i niosła tę misję w tym samorządzie. Dziękuję bardzo pani Małgosiu.
Dziękuję teraz naszej skarbniczce za to, że no może nie każdej nocy, ale śpię spokojnie i pracownikom z księgowości, pani Dorocie Kordaczuk, za tą młodość, a zarazem dociekliwość i pilnowanie tych finansów, bo czasami wójt może ma więcej, chciałby zrobić i ta fantazja go poniesie. Dziękuję bardzo, pani Doroto. Na zakończenie ciepłe słowa skieruję, tak może mało elegancko, ale to taka lokomotywa inwestycyjna elegancka. Nie wiem, bo Mercedes to kobieta, czy Pendolino to kobieta, to nie wiem, ale pani Emilio, dziękuję ci, dziękuję tobie za te życie inwestycyjne, które tutaj wdrażasz wspólnie ze mną, te pomysły, za konsultacje, za obrobienie tych dokumentów, za uśmiech i za to, że my jako gmina dzięki temu wspaniałemu personelowi i pani też pomysłom i zaangażowaniu przodujemy w pozyskiwaniu tych środków. Dziękuję ci, Emilio, bardzo. Jeszcze korzystając, bo mi kilka róży zostało, to... Choć się narażę, bo wszystkim nie wystarczy, ale troszkę inny plan miałem, ale zacznę może od nowej pani dyrektor przedszkola samorządowego w Sarnakach. Dziękuję, że pani się podjęła tej drogi i będzie dyrektorować. Proszę bardzo. No i może podziękuję jeszcze, bo kobiety na razie są w mniejszości, choć w Urzędzie Gminy w Sarnakach wspólnie z paniami sołtyskimi prowadzą różnego rodzaju takie debaty i popychają tego wójta i całą ekipę w gminie do tego, żeby naszym mieszkańcom. Dlatego Jolanta, dziękuję ci bardzo. Te same uśmiechy kieruję do Chybowa. Dziękuję bardzo za współpracę, Monika. Jeszcze już się zaczepimy panią Bożenę Bartoszuk, bo jako też kierownik tej instytucji, o której nie chciałbym, żeby była potrzebna, ale jest bardzo potrzebna. Dlatego dziękuję za współpracę. O, może panią Adriannę jeszcze uhonorujemy. To naprawdę młodzież za prowadzenie rad. I mam pytanie do pani sołtysek, która pani sołtys jest najstarsza, że tak powiem, stażem w sołtysowaniu? 18 lat to wiem, że macie, panie. Która? Basia. No, gratuluję, Basiu, za te litewniki, o które walczysz. Trzymaj się bardzo. Dobrze. A, i właśnie... I może dla dobrej duszy i przede wszystkim powodzenia w tych sprawach zdrowotnych dla pani Ani Religioni wręczę ten kwiatek na osłodę tego życia. Gratuluję. No, został chyba jeszcze tak? No i nie wiem, kurczę, no. A kto jest najmłodszym sołtysem? No? Magda. Dobrze, to pani Magdo, gratuluję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Będzie jeszcze więcej inwestycji. To wszystko, panie wójcie, tak? Punkt 9. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki za 2022 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2023 roku
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Sarnaki za 2022 rok. Podstawa prawna: Rada Gminy w Sarnakach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy Sarnaki za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 10. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z 63. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 13 głosami za, głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 9. Ogłaszam wolne wnioski. Głos mogą zabierać wszyscy obecni na obradach. Proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Państwo i Panowie Radni, Państwo Sołtysowie, zaproszeni goście. Mieszkańcy gminy Sarnaki. Nie chciałbym tutaj zakłócać takiego fajnego dzisiejszego miru naszych obrad, ale nie wiem, czy pan wójt zapomniał, czy jak, że ja prosiłem o przedstawienie pani Roszczak na sesji, żebyśmy wiedzieli, od kiedy pracuje, jakie ma obowiązki i tak naprawdę co robi. To chciałem wiedzieć i jeszcze jedno. Czy pan naprawi drogi powiatowe, gruntowe? I na razie to wszystko. Te dwa pytania, które myślę, że nie zakłócą miru dzisiejszego spotkania, ale chciałbym odpowiedź na to mieć. Jeśli chodzi, to chodzi o drogi powiatowe, gruntowe czy gminne? Tylko gminne. Pano się o kilka dróg tych gminnych na ostatniej komisji upominał. Ja o tym nie zapomniałem. Jest pozwolenie na wycinkę drzew, między innymi w Hołowczycach. Rozmawiałam z panią Sołtus. W następnym tygodniu, jak nam się uda, zamówimy ten rębak po to, żeby wyciąć to drzewo i żeby można, zresztą sam pan to osobiście proponował. Też pan na komisji uzyskał taką odpowiedź, że była pierwszy etap łatania tych dróg. Mówię teraz o tych drogach gruntowych, bo wiadomo, że tych dróg trochę jest, bo już dróg asfaltowych mamy mało do zrobienia i mało do łatania mamy więcej, bo wiadomo, że najczęściej te najgorsze drogi to są drogi powiatowe na terenie gminy Sarnaki. I będzie drugi etap i będziemy je łatać. Wydaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy na równarki, na dosypywanie w wielu miejscowościach. W tym uczestniczyli nasi wspaniali sołtysi, radni i mieszkańcy i wiele rzeczy się poprawiło, a wiele rzeczy jest do poprawy. Też radni powiedzieli, że nie możemy wydawać kilkuset tysięcy na łatanie dróg gminnych, tych utwardzonych na pola, bo mamy bardzo duże potrzeby, jeśli chodzi o drogi. Drogi te takie, gdzie wszyscy po tym jeżdżą. No i to jest moja odpowiedź. Odnośnie tego drugiego, było czytane pismo, czym zajmuje się pani Roszczak. Te pismo mamy przygotowane, może ja dam głos dla pani Emilii. Proszę bardzo. Pytanie o to, czym zajmuje się pani Elżbieta Roszczak, to z tego, co przypominam sobie, to padło na jakiejś komisji w lutym bieżącego roku. Po tej komisji może tak nie do końca niepełną informację udzieliliśmy, dlatego ja sobie pozwoliłam wtedy poprosić panią Roszczak o przedstawienie takiej pisemnej informacji i na kolejnej komisji Rady Gminy zostało to przeze mnie odczytane.
Nie wiem, teraz już nie pamiętam, czy pan radny Wawryniuk był na tej komisji, czy nie był. Mam tą informację przed sobą. Mogę to panu na pana ręce złożyć. Ewentualnie mogę to, jeżeli państwo mają życzenie, jeszcze raz odczytać. Dodatkowo mogę też wyjaśnić, że oprócz tego, że pani Elżbieta Roszczak jest terapeutą uzależnień w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla gminy Sarnaki, za które oczywiście pobiera wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, świadczy też wiele takich usług jako wolontariusz na terenie naszej gminy. W związku z tym, że jest prezesem Fundacji Pozytyw od 2015 roku, która wspiera rodziny podregionu siedleckiego, a w szczególności powiatu łosickiego. Prowadzi ona poradnictwo rodzinne, profilaktykę uzależnień i przemocy w rodzinie. Od kilku lat prowadzi nieodpłatnie na terenie naszej gminy, w szkołach, w przedszkolu, warsztaty profilaktyczne. Poza tym w jej fundacji rodziny korzystające z konsultacji korzystały też nieodpłatnie z wakacyjnych wyjazdów organizowanych dla rodziców z dziećmi. Były to takie wyjazdy integracyjno-terapeutyczne. Pracuje z naszymi seniorami w dziennym domu Senior Plus w Nowych Hołowczycach. Nawet dzisiaj odbyło się tam spotkanie dla seniorów na temat 12 działań budowania trwałego szczęścia seniora. I to też oczywiście nieodpłatnie, podkreślam. Dlatego też myślę, że współpraca z panią Elżbietą Roszczak układa nam się wzorowo. Ona jest w punkcie konsultacyjnym w naszej gminie w każdy czwartek po południu. Pokój ma tak na parterze i umawia się indywidualnie z podopiecznymi. My tego jakby nie monitorujemy ze względu na to, jakby no, nie robimy tam listy obecności, ze względu na to, że są to dane wrażliwe, tak, i wiadomo, że nikt z nas nie chciałby, żeby to nazwisko nasze gdzieś tam się pojawiało, kto korzysta i w jakim celu tutaj przychodzi. Myślę, że ja w tym momencie tutaj pozwolę sobie tą informację pisemną na ręce pana Adama złożyć, żeby pan mógł jeszcze raz sobie przeczytać i przypomnieć, czym się pani Roszczak u nas zajmuje. Dziękuję bardzo. Właśnie o to mi chodziło od lutego. Proszę państwa, nie mogłem się tego doczekać. Też jeszcze bym, czy tu jest informacja, w jakie dnie pani pracuje konkretnie, czy nie ma takiej informacji? Może pani Bożena odpowie. Czy pani Bartoszuk mi pomoże w tym temacie? Nie wie pani, to nikt nie wie, w jakie dnie przyjmuje pani Roszczak? To znaczy tak, punkt informacyjno-konsultacyjny funkcjonuje w gminie, która ma dosyć daleki kilometraż, można tak nazwać, do profesjonalnych poradni. Leczenie osób uzależnionych powinno być w placówce Narodowego
jest tak, że ona dostaje, chociaż bywa też tak, że przyjdzie tylko raz, ale dostaje adresy, dostaje to, dostaje ulotki, dostaje broszury. Długo się rozmawia z tymi osobami, bo one z reguły są na etapie takiego żalu, rozpaczy, płaczu i tak dalej, bo nie umieją sobie z tym poradzić. Ale wiele kobiet wraca i nabiera tej odwagi, żeby złożyć dokumenty na przykład na leczenie. Ja z panią Roszczak mam tylko taki właściwie kontakt, jak robię sprawozdanie i potrzebuję danych do tego sprawozdania. I na przykład gminna komisja nie ma obowiązku kierowania do punktu konsultacyjnego, obowiązku. Natomiast robi to w tym sensie, że zachęca do skorzystania. Dlatego, że jeżeli osoba jest pogubiona i nie wie, co ze sobą zrobić, to niech pójdzie, niech dostanie informacje, niech dostaje wsparcie, niech dostaje motywację, że to, co robi, no, nie spełnia jakichś norm społecznych, że czyni się krzywdę. Osoba pijąca często jest, prawie zawsze, sprawcą przemocy. Także to jest taki problem bardzo skomplikowany, ale nie ma takiego obowiązku, że ja mogę skierować na leczenie. Mało tego, gminna komisja nie kieruje na leczenie. Na leczenie kieruje sąd i żeby to było oczywiste. To nie, gminna komisja przygotowuje wszystkie dokumenty i zwraca się do sądu o skierowanie na leczenie i uzasadnia, dlaczego to jest zasadne, ale gminna komisja nie kieruje na leczenie, że ma pan jechać do tego czy do tego ośrodka. Tak to wynika z litery prawa, no po prostu. Tak to jest. Natomiast zachęcamy wszystkie osoby, gdziekolwiek mogą i chcą, niech sobie idą i szukają tej pomocy. Jeżeli mają zaufanie do mnie, przyjdą do mnie. Jeżeli mają zaufanie do pani Roszczak, pójdą do pani Roszczak. Jeżeli mają zaufanie albo na przykład, że to w naszej gminie i będą wszyscy wiedzieć i chcą jechać, nie wiem, do Siedlec, do Białej Podlaskiej, też to jest dowolność, nie ma rejonizacji. Chwalić tylko trzeba, że dopingować, motywować, żeby coś zaczęli z tą sprawą robić, bo to nie jest problem tej osoby pijącej, to jest problem całej rodziny. Tam wszyscy są uwikłani w ten problem. To jest brak pieniędzy, to jest strach, to jest niepewność, to jest wstyd dzieci i tak dalej. To można wymieniać tych różnych rzeczy, no całą listę. Także tak to wygląda z tego wszystkiego. No. Dziękujemy bardzo. Czy coś jeszcze? Nie, ja tutaj też zachęcam, proszę państwa, bo wszystkie usługi, które są w naszej gminie proponowane właśnie przez Fundację Pozytyw, są bezpłatne. Proszę się zgłaszać do pani Agnieszki albo bezpośrednio do pani Roszczak, ponieważ można skorzystać bezpłatnie z terapeuty, z psychologa, z psychiatry. Ale w ośrodku jest kontakt. Słuchajcie, pomoc jest bardzo potrzebna, bo są wysyłani na zajęcia, pokazują, jak wypełnić dokumenty, jakie druki potrzebne są do jakiegokolwiek działania. Proszę o ciszę. Jeśli, proszę państwa, macie w swoim otoczeniu osoby, rodziny, które potrzebują pomocy, naprawdę wysyłajcie do nas, tutaj do ośrodka. Na pewno dostaną pomoc i wsparcie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja mam, Wójcie, jedno pytanie. Panie Wójcie, przecież pan podpisuje merytorycznie pracę pani Roszczakowej. I my wiemy wszystko już na ten temat, tylko chcemy wiedzieć, kiedy można przyjść, w jakich dniach do pani Roszczak, do punktu konsultacyjnego, w jakich godzinach. I tylko tyle. Już panu raz to tłumaczyłem. Może każda osoba
może każda osoba przyjść od 7.30 do 15.30 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dostać numer telefonu, bo to jest po prostu czy do pani Bożeny, a w czwartek pani Rosiak najczęściej przyjmuje od 13.30. Zdarza się tak, że po prostu umawia się indywidualnie na inne dni czy na inne godziny. Ja tego podpisuję te godziny, wcale się tego nie wypieram, ale to są dane wrażliwe i ja po prostu nie chciałbym po prostu wiedzieć, kto tam przychodzi. I ja się cieszę, że my dodatkowo dajemy taką możliwość stać gminę, żeby podpisać z fachowcami taką umowę o współpracy i żeby po prostu, bo to też jest nasza rola gminy, żebyśmy pomagali ludziom w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Do pana Wójta. Panie Wójcie, mam prośbę. Prosiłbym, żeby pan Wójt pojechał do Generalnej Dyrekcji do Warszawy. Moje podania zawiózł i tak moje podpisy. Bo szkoda mojej tej pracy, żebym ja, jak to mówię, w chwili oderwał się i zebrał podpisy użytkowników, którzy potrzebują poprawy naszej dziewiętnastki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wobec wyczerpania zaplanowanego na dzisiejsze obrady porządku dziennego 64. sesję zwyczajną Rady Gminy w Sarnakach ogłaszam za zamkniętą. Wszystkim dziękuję.